Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję Panu Danielowi Obajtkowi wyróżnienia tytułem Człowiek Wolności 2020 Tygodnika Sieci. Bardzo mnie ucieszyła decyzja kapitułu i czytelników, bo w osobie zacnego laureata wyróżnia i nagradza nie tylko wyniki biznesowe koncernu, którym Pan Daniel Obajtek z powodzeniem zarządza, ale także, a może przede wszystkim, pewien bliski mi sposób myślenia o państwie i wolności. Bo przecież za wszystkimi wskaźnikami, prezentacjami dla inwestorów, raportami kryje się w istocie strategiczny cel. Tym celem jest zapewnienie Polsce szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego, które jest filarem naszej wolności, suwerenności i dobrobytu. Filarem wartości, które są bliskie Narodowemu Bankowi Polskiemu. Wyróżnienie Pana Daniela Obajtka tytułem Człowiek Wolności 2020 roku Tygodnika Sieci przychodzi w wyjątkowo dobrym momencie. Stoimy wszyscy bowiem na progu gruntownych przemian sektora energetycznego w Polsce i na świecie. Czy nam się to podoba, czy nie, wykorzystanie paliw kopalnych, które było fundamentem niespotykanego w dziejach wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 150 lat, napotyka na coraz większy opór. W wielu gospodarkach wschodzących słychać rozgoryczenie, że oto bogaty Zachód, który zdążył już zbudować swój dostatek, naciska na dekarbonizację, odbierając biedniejszym możliwość szybkiej konwergencji poprzez wykorzystanie tego najefektywniejszego nośnika energii, z którego sam Zachód kiedyś korzystał. Nie odmawiając tym głosom pewnej gorzkiej racji, musimy jednak być realistami i pamiętać, że jak uczył Tukidydes, sprawiedliwość w ludzkich stosunkach jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli po obu stronach równe siły mogą ją zabezpieczyć. Jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi zawsze osiągają swe cele, a słabsi ustępują. Dlatego tam, gdzie inni widzą problemy, my musimy widzieć możliwości. Wszak transformacja europejskiego sektora energetycznego zwiększy znaczenie gazu ziemnego jako niskoemisyjnej technologii przejściowej, która może stabilizować wciąż wahliwy potencjał energetyczny źródeł odnawialnych. To jedna z tych szans dla Grupy Orlen, która ze swoim doświadczeniem, zdywersyfikowaną strukturą i silną pozycją finansową może i powinna aspirować do pozycji regionalnego, a nawet europejskiego lidera. Mam nadzieję, że marka Orlen stanie się z czasem jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na europejskich drogach. Pamiętajmy, że każdy z nas, każdy Polak i każda Polka może się do tego przyczynić, kupując produkty na stacjach sygnowanych znakiem Orlen. Warto mieć na uwadze, że korzystanie z produktów i usług polskich producentów, w tym PKN Orlen, korzystanie z gotówki, z naszego polskiego złotego, który jest symbolem naszej suwerenności gospodarczej, to przejaw nowoczesnego patriotyzmu. Wybierając polskie firmy, umacniamy naszą gospodarkę. Wybierając rodzime produkty, wspieramy polskie przedsiębiorstwa, które mogą zwiększyć zatrudnienie, podnosić płace, inwestować w swój rozwój. Jak wielokrotnie podkreślał pan Daniel Obajtek, siłę państwa mierzy się siłą gospodarki, a siła gospodarki tkwi w silnym pieniądzu. O jego wartość, o wartość polskiego złotego dba Narodowy Bank Polski, wypełniając swoje konstytucyjne zadanie. Na zakończenie jeszcze raz odwołam się do mądrości starożytnych Greków, którzy notabene mieli rację w większości kwestii. Dobrze wiedzieli, że szczęście bierze się z wolności, a wolność z odwagi. Oby to wyróżnienie tytułem Człowiek Wolności 2020 roku Tygodnika Sieci umocniło odwagę pana Daniela Obajtka i całego jego zespołu w sięganiu coraz wyżej i po coraz więcej ku chwale ojczyzny i dla dobra rodaków. Jeszcze raz serdeczne gratulacje.